Państwo, proszę o powstanie. Sztandar miasta prowadzić.
Szanowni Państwo, z niekłamanym wzruszeniem jeszcze raz bardzo gorąco pragnę wszystkich Państwa powitać na uroczystej sesji Rady Miasta Pruszkowa poświęconej 30. rocznicy obrad Okrągłego Stołu oraz częściowo wolnych wyborów w czerwcu 1989 roku. Czym były te wydarzenia i dlaczego powinny być ważne dla Polek i Polaków, tak jak są ważne dla Europy i świata? Dlaczego do dziś burzą spory i emocje? W XX wieku miały miejsce trzy wydarzenia, za sprawą których Polska, a właściwie polska polityka, była na ustach całej Europy. Pierwszy raz za sprawą Bitwy Warszawskiej 1920 roku, kiedy Polska powstrzymała ekspansję komunizmu na zachód. Po raz drugi w 1939 roku, kiedy polska dyplomacja odrzuciła propozycję współpracy z hitlerowskimi Niemcami. Trzeci raz to właśnie 1989 rok, kiedy Polska i Polacy w niepojęty, ale bezkrwawy sposób zmienili bieg historii, czym zapoczątkowali niepowstrzymany proces upadku ideologii komunistycznej w środkowej i wschodniej Europie. Po 30 latach myślę, że wszystkich nas rozpiera duma, bo osiągnęliśmy wiele. Znaczymy w oczach świata i w opinii tych, co poszli naszym śladem. Ale też rodzi się niepokój. Czy zrobiliśmy wszystko, aby tam, gdzie cywilizacja stanęła w miejscu przez egoistyczne zapędy totalitarnych reżimów, gdzie jeden człowiek rozwija się kosztem drugiego, również nastąpił 4 czerwca. Chwila pamięci, którą dziś przywołujemy, niech będzie zadumą nad prawem do stanowienia wszystkich narodów. Należy jednak również zawsze pamiętać, że tego dnia, kiedy w Polsce rodziła się wolność, wszystkie telewizje świata, oprócz doniesień z naszego kraju, pokazywały również tragiczną i dramatyczną masakrę na placu Tiananmen. Wybory do Sejmu i Senatu 4 czerwca 1989 roku to początek zmian ustawodawczych. Nie minął rok, a we wszystkich lokalnych ojczyznach powstały wolne samorządy. W radach gmin zasiedli nowi rajcy, przeważnie pasjonaci, entuzjaści, po prostu patrioci. Gdyby nie przemiany 4 czerwca, nie spotkalibyśmy się tu nigdy. Szanowni Państwo, patrząc na tą salę, ciśnie mi się pewna refleksja. To 4 czerwca o godzinie 6 rano wielu z Państwa tutaj, a ja osobiście pamiętam, jak spotkaliśmy się jako mężowie zaufania w komisjach wyborczych, ponieważ nie mieliśmy zaufania do ówczesnej władzy. Baliśmy się, że może nastąpić zniweczenie naszego wysiłku i patrzyliśmy na ręce, liczyliśmy głosy. Z obecnym tutaj panem wojewodą byliśmy w jednej komisji wyborczej w szkole podstawowej numer 8. I jeszcze z jedną osobą tutaj siedzącą, panem Kazimierzem Mazurem, spotkaliśmy się, kiedy zanosiliśmy z wszystkich komisji miasta Pruszkowa wyniki głosowania, a pan przewodniczący wtedy, o ile pamięć mnie nie myli, Solidarnego Komitetu Obywatelskiego, no też zmęczony po całej nocy i wyczekiwaniach przyjmował i zliczaliśmy te głosy i rosła w nas duma i serce, że udało się wygrać.
bardzo proszę pana wojewodę o zabranie głosu. Panie przewodniczący, panie prezydencie, panie, panowie radni, szanowni państwo. Piękne słowa pana przewodniczącego, bo faktycznie oddają ten element, który zawsze już pozostanie w naszych duszach, w naszych sercach, emocje. Bez emocji życie nie jest nic specjalnie warte, bo i miłość, i często zawiść, ale często i również pewne pragnienie jest tym elementem, które kształtuje nas jako ludzi. I to, co wtedy zaistniało, wtedy dokładnie pamiętam to napięcie, to oczekiwanie. Polacy nigdy się nie poddali. Polacy mogli przegrywać, ale nigdy się nie poddali. To jest właśnie wielkość polskiego narodu, że można nas gnębić, można nas zabijać, strzelać z tyłu w głowę, ale Polaków nie można pokonać. Dlatego też między innymi ten rok, kiedy Polacy oczekiwali nie na wojnę, nie na coś, co się stanie wielkiego, w sensie najazdu, ktoś coś załatwi. Nie. Polacy poszli do grup wyborczych i poczuli, jaką mają siłę tego rażenia. Pomimo tego, że gdzieś tam okrągły stół umowy, że będziemy oddawali tą władzę częściowo, pomału, ale tam dla pewnego elementu odpuszczenia puścimy senat. No i tam jak odpuszczono to, to zrobiliśmy jako obywatele miasta. To Polacy poczuli wtedy, że nie będzie nas można łatwo oszukiwać i mamy szansę wyrwać się z tego, co było podobno nam dane na wiele, wiele jeszcze dziesiątek lat, że z tej wielkiej niechęci do Polaków i też tego wielkiego wschodniego brata się nie wyzwolimy. I to, proszę państwa, jest jedna konkluzja, jedna pamięć, ta siła głosu wyborczego. To nie było, że my głosowaliśmy przeciwko komuś. My głosowaliśmy za wolnością. Polacy poczuli, że mogą właśnie tym elementem tą wolność sobie zagwarantować. Wtedy pamiętam, że było bardzo mało podziału. To było proste. My i oni, tak? Czyli my chcemy tego elementu nowości, czyli wolnej Polski, otwartej, europejskiej, światowej, a inni no, dalszego pewnego trwania, no tego, jak oni tam tłumaczono w historii, bo taka była konieczność. I ten element, proszę państwa, wiary Polaków, wiary ludzi, że mają tą siłę, zafunkcjonował z tą ogromną siłą i tego już Polakom nikt nie odbierze. Jestem o tym przekonany, jestem zdecydowanie stwierdzić, że ta wartość jest sama w sobie. Po tym, kiedy samorządy powstały, kiedy była ta, jak powiedział pan przewodniczący, piękna, samodzielna misja tworzenia czegoś nowego, to było coś niesamowitego. Nie było mnóstwa przepisów, wszyscy działali w tym kierunku, mamy możliwość, działamy, zmieniamy naszą Polskę. Minęło 630 lat, mamy inną Polskę. To jest naprawdę inna Polska, jedna z najbardziej ciekawych, jedno z najbardziej ciekawych dokonań w tym zakresie, że Polacy potrafili pokazać, że samorządność jest wartością samą w sobie. Jeżeli dzisiaj padają słowa, że samorządność w Polsce jest zagrożona, to albo to jest nieżyczliwe, albo to jest w ogóle oparte na jakimś tylko wymyśle. Nikt dzisiaj samorządności nikomu nie odbierze, więc nikt tego nie zrobi. Dlatego, że samorządność jest immanentną częścią naszej rzeczywistości. Polakom, jak powiedziałem, nic nie można odebrać, szczególnie to, co jest dane. I to, że wyłączyliśmy tą wolność i to mamy, i również mamy samorząd, to jest wielka wartość sama w sobie. I Polacy pokazali przez te lata, 30 lat ciężkiej pracy, co można uczynić, kiedy jesteśmy wolni, kiedy działamy. Oczywiście wspierając się, oczywiście mając różnego rodzaju ścieżki dojścia do tego, jaki jest najlepszy, optymalny element wyboru naszego. Proszę państwa, to wymaga demokracja. To jest spór naturalną rzeczą też napędzającą rozwój. Także te elementy, które zaistniały na początku, no, dwóch kadencji samorządu gminnego, tego najniższego, w sensie najbardziej bliskiego obywatelom, ludziom, później ta bardziej już taka pomiędzy rządem a samorządem gminnym, czyli powiaty i oczywiście również województwa samorządowe. Dopełniły tej reformy i ta reforma już jest pełna czy skończona. Mówiłem to na spotkaniu ostatnim też tutaj na tej sali, że w
tamtym czasie myślano, że w ciągu 6 miesięcy uczyni się wszystkie zmiany własnościowe. Mija 30 lat i daleko jeszcze do tego, żeby wszystko uporządkować. Daleko do tego, żeby zakończyć sprawy. Dzisiaj mając narodę drogową, mówiłem o takim kazusie z życia wziętym. Ostatnio Wojewódzki Sąd Administracyjny rozstrzygał spór między wojewodą a prezydentem miasta stołecznego Warszawy, który zgodnie ze swoim wnioskiem chciał, żeby Las Piłsudskiego był oddany zgodnie z kompetencjami samorządowi. Co, proszę Państwa, w wyroku sądu jest napisane? Oczywiście prawo istnieje. Prawo mówi, że samorząd może, ale to musi być oparte na decyzji. Pewne zapisy trzeba czytać dokładnie. Proszę Państwa, to jest właśnie ta wielka nasza wolność, że my się możemy spierać, ale to nie rozstrzyga wojewoda, prezydent czy marszałek, rozstrzyga sąd w Polsce. I na tym to polega demokracja, która jest zakorzeniona właśnie w tym przeświadczeniu, że to, co robimy, robimy dla obywateli. Możemy mieć różne zdanie, możemy mieć różne podejście, ale tak naprawdę wszyscy jedziemy w tym samym kierunku. Na tej sali znam chyba większość z Państwa, albo lepiej, albo gorzej, ale jednak znam. I trudno byłoby mi komukolwiek powiedzieć, że nie miał chęci działania na rzecz wspólnego dobra. Każdy. Oczywiście w sposób widziany, tak czy inaczej, ale każdy był ten element, który zakładał, że zmieniamy, budujemy, staramy się urządzać to wszystko, żeby było lepiej naszym mieszkańcom. Efekty są naprawdę fantastyczne. Jak ktoś pamięta, ja pamiętam, jak widziałem nawet nie 30, 20 komisariat policji, nie mówiąc o straży, nie mówiąc o innych miejscach, o szkołach. Proszę Państwa, 30 czy 20 to jest inny świat. My w wielu momentach jesteśmy państwem już lepiej rozwiniętym, czy mamy lepsze rozwiązania niż niektórzy nasi starsi bracia w demokracji, którzy chcieli nas uczyć, jak mamy żyć. My tego nie musimy, proszę Państwa, przegrać. My możemy spokojnie iść własną ścieżką, którą wyznaczyliśmy sobie i nią idziemy. Jestem o tym przekonany, że ta wartość i to, co zbudowaliśmy jako Polska, też w tym kontekście fundamentów samorządności jest tak mocne i jest tak pewne, że naprawdę za ileś lat będzie można do nas również zapraszać naszych kolegów i koleżanki z innych krajów europejskich, pokazywać, jak to ma wyglądać. Nie tylko z krajów dalekich, bo przyjeżdżają do Polski i uczą się samorządności, ale również z tych zachodnich. Ten, proszę Państwa, prosty, jak to niektórzy mówią, młodzi, level, poziom, już przez te lata osiągnęliśmy. Osiągnęliśmy, mówię, jako Polacy, ale to przede wszystkim Państwo, jako samorządowcy osiągnęliście. To było i trudne, i jednocześnie proste, bo to było zaspokojenie tych najbardziej fundamentalnych potrzeb. Miliony złotych, setki kilometrów dróg, wodociągów, kanalizacji. To musiało zaistnieć, dlatego że ludzie to chcieli. To nie było często spektakularne, ale to zrobiliśmy, prawda, wybudowanie szkół różnych obiektów. Dzisiaj mam przekonanie, też spotykam się bardzo dużo, jeżdżę po Mazowszu, spotykam się z ludźmi w różnych miejscowościach, tych mniejszych, większych. I ludzie mówią to, co chcą jeszcze mieć do osiągnięcia i to, co chcą mieć u siebie. I dzisiaj mamy etap, czy mamy Państwo etap, taki następny, który trzeba odpowiednio przygotować i później wykonać. Odpowiadanie na lokalne potrzeby, one są trudniejsze, dlatego że są dedykowane do pewnych środowisk. Częsty daje przykład. Jeżeli mówimy na przykład o programie bardzo rozpowszechnionym w okolicy Warszawy, Warszawa i okolice, ścieżki rowerowe. Fantastyczne, że ludzie tego chcą, prawda? Pojedźcie Państwo dalej, czy to jest 300 km, 100 km dalej. Tam na razie nie ma mowy o ścieżkach rowerowych. Tam są inne potrzeby. I to jest właśnie ten element. Lat temu 30 o ścieżkach rowerowych specjalnie nie myślę. Mieliśmy inne programy. Dzisiaj mamy to, że musimy odpowiadać odpowiednio na zapotrzebowanie. I to, proszę Państwa, jest wyzwanie. To jest bardzo istotne wyzwanie. Bardzo dobrze cenię tą sprawę i też powtarzam wielokrotnie, to, że samorząd jest w dużej mierze apolityczny, to jest wielka też wartość naszych samorządów. Na prawie 2500 samorządów, a na terenie naszego województwa 314 gmin, 212 to są samorządy, których liderami, tymi szefami, powiedzmy, którzy wykonują, jest 212 liderów, ale nie politycznych. Oni mają swoje poglądy oczywiście, ale nie są
prowadzenia politycznego. To my, Polacy, sami to robimy. To, że oczywiście w państwach demokratycznych są partie polityczne, wybieramy, to na szczeblu państwowym, na szczeblu wyborów parlamentarnych, europarlamentarnych, ale w samorządzie oczywiście też jest element polityki, szczególnie w dużych miastach, szczególnie w dużych zbiorowiskach, ale w samorząd polski to są lokalni, wybierani przez obywateli, prezydenci, burmistrzowie, wójtowie, którzy dostają ten mandat do zarządzania obecnie już przez 5 lat, a wcześniej przez 4, żeby tą rzeczywistość zmienić. I to wszystko, co jest istotne, co bardzo moim zdaniem jest istotne również na najbliższe lata, to taka prosta koniunkcja. Zapowiedź i realizacja. Komuniści słuchali, co społeczeństwo chce. Oni nawet mówili na zjazdach partii, że to jest słuszny kierunek, trzeba to zapewnić. To mieli jeden problem. Tego nie realizowali. Bo myśleli, że ludzie mogą przyjmować to oszustwo przez nie wiadomo ile jeszcze lat. Dzisiaj jesteśmy w okresie, że ludzie słuchają, oczekują tego i sprawdzają. I dlatego też jestem przekonany, że to, co nas czeka w najbliższych latach, to właśnie tego typu odpowiednie nazwanie problemów, odpowiednie przygotowanie, a później dokładna realizacja tego, o czym mówiliśmy. Proszę Państwa, nie ma czegoś gorszego. To zaczynamy od dziecka. Jak coś się obieca i później nie dostaje, to dziecko to zapamięta, tak? Wyborca też to zapamiętuje. Dlatego jestem przekonany, że w Polsce właśnie te małe ojczyzny, mające swoich liderów, którzy chcą coś robić, wchodząc, idąc w kampaniach, zapowiadając, będą to realizować absolutnie w 100%. Dlatego, że po pierwsze, przepływ informacji jest gigantycznie szybki. Dzisiaj, żeby informację uzyskać, nie trzeba sięgać do encyklopedii, nie trzeba iść do biblioteki, tylko po prostu otwiera się smartfona, czyta się o wszystkich informacjach. Nawet jest taki już trend, który mówi, że dziecko specjalnie nawet nie zorientuje, dlatego że ono wie, gdzie szukać. Także inaczej mówiąc, po co mu się w ogóle uczyć, prawda? Sięga, patrzy, ma. I ten element właśnie jest istotny, że mamy informacje, czyli możemy sprawdzić, tak? Dlatego, proszę Państwa, bardzo ważną rzeczą też, i to uważam, też muszę powiedzieć, chcę powiedzieć z roli pełnionej funkcji. Ja jestem samorządowcem z Kwiatkowa, mi wychował samorząd. Właśnie pan przewodniczący Kazimierz Mazur kiedyś lat temu 30 przed do mnie zadzwonił, mówi: sąsiad, może byś wtedy startował w wyborach? Ja mówię, ja się w ogóle nie nadaję, tak? Ja to jestem jakiś nauczyciel, gdzie tam będę. To jest zbieg okoliczności, proszę Państwa. Dzisiaj stoję przed Państwem jako wojewoda mazowiecki, przedstawię się rządu w terenie, ale to samorząd nie myślał tego. To ja właśnie dlatego między innymi dzisiaj jakoś daję sobie radę, dlatego że ja mam ten kapitał wniesiony z samorządu. I każdy, kto ten samorząd, ten element samorządowy przeżył, wie doskonale, ile trzeba wysiłku, pracy i też doskonale wie, że tu jest o wiele bardziej ten element pokerowy sprawdza. Można blefować, ale trzeba wreszcie te karty wyłożyć na stół. I stąd, proszę Państwa, druga rzecz, druga uwaga, która nas czeka, moim zdaniem, na najbliższych latach. Pełna koordynacja. Ludzie idą do wyborów, żeby wybierać swoich liderów. Jedni mają takie poglądy, drudzy mają takie. Trzeci są tacy, ale kiedy już wybiorą, to oczekują tego, że jest realizacja. I obywateli nie interesuje, kto prowadzi szpital, kto drogą zarządza, kto podlewa trawniki, kto zajmuje się czymś innym. Jego interesuje obsługa. Dobra, szybka obsługa. I sądzę, szanowni Państwo, że ten element koordynacji jest tak ważny, tak istotny. Ja ostatnio miałem w tym tygodniu, mieliśmy pożegnanie ministra mojego resortowego, ministra spraw wewnętrznych administracji, przywitanie nowego ministra. Pani minister dała nam po 2 minuty każdemu z wojewodów, żeby powiedzieć o sprawach najistotniejszych. Powiedziałem tak. Pani minister, Mazowsze to jest jedna wielka budowa. Miliardy złotych wykorzystane. Miliardy złotych, które idą. Tego nie było nigdy w naszej historii państwa. Nigdy. Inwestycje rządowe, inwestycje ze środków europejskich, inwestycje wojewódzkie, inwestycje powiatowe, inwestycje gminne. Oczywiście również inwestycje z funduszy, gigantyczne miliardy. Zapowiedziane projekcje na najbliższe lata. Ochrona środowiska 109 miliardów, programy drogowe, wielomiliardowe, dokończenie inwestycji drogowych itd. To jest nasz czas, polski czas w Europie i w świecie.
I tego, proszę Państwa, nam też nikt nie zabierze. Można kontestować, można nawet firmy zagraniczne z budów zwalać i delikatnie mówiąc umowy zrywać. Dlatego, że nikt nam nie będzie mówił, jak mamy robić. Bo to jest Polska, to jest nasze miejsce i my to zrobimy najlepiej, jak potrafimy. I stąd, proszę Państwa, w tym miejscu, przed Państwem stojąc, mówię właśnie te słowa. Możemy się zbierać, kiedy są wybory, ale kiedy jest praca. Róbmy dla obywateli dobrą robotę. Bo Polska zasługuje na szybkie dogonienie tego świata, do którego też właśnie w tamtym czasie, gdy były te wybory 4 czerwca, chcieliśmy dojść. Do tego świata spokoju, większego na pewno, tego dobrobytu, ale też pewności, że jesteśmy w państwie przestrzeni prawa, przewidywalności i tak dalej. I do tego też chcemy dojść. Wielokrotnie powtarzane słowa, że nie ma wolności bez pewnego zabezpieczenia materialnego, proszę Państwa. Człowiek biedny jest może być wolnym człowiekiem, ale nie do końca. I dlatego też jako Polska, rząd, państwo jako samorząd, czyli ten bardzo istotny, bardzo fundamentalny element polskiego państwa, najbliższy obywateli, powinien działać właśnie w tym kierunku, żeby zabezpieczyć ten dobrobyt i żeby Polacy szybko dochodzili do tego standardu europejskiego. Proszę Państwa, i wreszcie na końcu wszystkim Państwu na ręce Pana Przewodniczącego Prezydenta składam serdeczne życzenia, żebyście mieli same sukcesy. Możecie się na sesjach, że tak powiem, zbierać o szybkość, o kierunki, ale żebyście rozwijali to, co jest najważniejsze, czyli naszą rzeczywistość, tą, którą mamy na co dzień, żeby obywatele byli z tego zadowoleni, żeby młodzi ludzie, młodzi lekarze, prawnicy nie myśleli o karierze w Finlandii, w Norwegii, w Niemczech czy w Austrii, ale żeby tu planowali swoje życie, tu budowali domy, tutaj mieli perspektywę swoich własnych rodzin, dzieci i tak dalej. Sądzę, że jesteśmy na nie najgorszej drodze. Wykonaliśmy kawałek operacji roboty i sądzę, że również ta obrana droga będzie przez Polaków kontynuowana, dlatego że Polacy zbyt wiele poświęcili krwi, potu, zbyt wiele dla wielu nacji zrobili. Teraz jestem absolutnie przekonany, że jest czas dla Polaków, dlatego właśnie, żebyśmy potrafili być dumnym narodem w zjednoczonej Europie i takim, który zawsze może każdemu obywatelowi świata spojrzeć prosto w twarz i powiedzieć: jestem Polakiem. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu prezydenta miasta Pruszkowa, pana Pawła Makita. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni i czcigodni goście. 30 lat. Szmat czasu. Patrząc do tyłu, ja sam osobiście mogę powiedzieć, że jestem wdzięczny Opatrzności, że pamiętam tamten okres, że byłem świadkiem historii, o której mówimy dzisiaj. To dzięki tamtym wydarzeniom, ale nie tylko z 4 czerwca 1989 roku, ale wiele, wiele lat wcześniej, poprzez trud, ryzyko podejmowane przez wielu Polaków, doszliśmy do tej jednej konkretnej daty. I zarówno pan przewodniczący, jak i pan wojewoda wspomniał o zmianach, które nastąpiły w kraju. W kraju i na świecie. Jako naród byliśmy przykładem. Ja pozwolę sobie, szanowni państwo, powiedzieć o zmianach, które nastąpiły w tej naszej ojczyźnie, w naszym mieście, w mieście Pruszkowie. Patrząc na państwa, widzę wiele osób, które nie pamiętają tamtego okresu. Widzę osoby, które doskonale ten okres pamiętają, gdzie żyli. W tamtych czasach czasami spotykaliśmy się. Ja jako młody, dorastający chłopak, świadomy zupełnie już tego, co następuje, też patrzyłem na to wszystko z bardzo dużym zainteresowaniem. Drodzy Państwo, proszę zauważyć, jak przez ten okres 30 lat zmieniła się nasza ojczyzna, nasz dom, nasze miasto Pruszków. Kiedyś byliśmy miastem przemysłowym. Pozwolę sobie powiedzieć tylko o
zakładach naprawczych taboru kolejowego, Porcelicie, ogromne zakłady pracy CBKO. Okres 30 lat, cała transformacja, swoboda gospodarcza, wolność doprowadziły do bardzo dużych zmian, zarówno gospodarczych, jak i społecznych. Historia kołem się toczy. Historia kołem się toczy i, drodzy Państwo, tak samo jak po II wojnie światowej w 1945 roku do naszego miasta przybywało bardzo dużo nowych obywateli, mieszkańców, którzy tutaj znaleźli swoje miejsce na ziemi, tak samo i teraz do naszego miasta przyjeżdżają nowi mieszkańcy, o których powinniśmy także zadbać, przywitać, żeby poczuli się u siebie jak w domu. Szanowni Państwo, nie sposób jest w tym momencie wymienić wszystkie osoby, które miały swój udział w ciągu tych 30 lat. Ja pozwolę sobie w tym miejscu wymienić kilka nazwisk. Pan Józef Michalak, pan Konrad Kosiński, pan Jerzy Sierak, pan Eusebiusz Kiełkiewicz, pan Jan Starzyński i teraz moja skromna osoba. To prezydenci miasta Pruszkowa po 1989 roku. Szanowni Państwo, cała Rada Miasta, która pracowała na ten nasz rozwój, setki osób, których z racji czasu nie sposób teraz wymienić. Ale wszystkim tym Państwa z całego serca dziękuję i kłaniam się nisko. I zarówno Państwu, radnym, radnym miejskim, radnym powiatowym, jak i sobie życzę tego, żeby za 30 lat, a proszę mi wierzyć, będzie to niedługo, żeby ktoś kiedyś w tak pozytywny sposób ocenił to kolejne 30 lat, w którym my teraz pracujemy i budujemy naszą ojczyznę.